Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak zwiększyć FPS-y w Fortnite, abyście nie mieli żadnych spadków, aby była płynna rozgrywka i żeby się oczywiście przyjemnie grało na dobrych ustawieniach graficznych. Jeszcze was następnie zachęcam do zasubskrybowania tego kanału oraz dania łapeczki w górę, bo marzy mi się, aby do końca roku wbić 1000 subów. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i lecimy z odcinkiem. Okej, ja znajduję się na pulpicie i pierwsze co robimy, to klikamy w tą lupkę i wpisujemy tutaj sobie edytuj plan zasilania. Wchodzimy w to, później przechodzimy w opcję zasilania i tutaj z zrównoważonego dajemy sobie na wysoką wydajność. Jak już to zrobimy, możemy z tego wyjść. Okej, teraz sobie wchodzicie w start, ustawienia, prywatność. Jak widzicie, to jest bardzo dużo opcji i każda z tych tutaj opcji wpływa na nasz komputer, przez co on gorzej działa. Dlatego warto włączyć te opcje, z których po prostu nie korzystacie. W moim przypadku to była większość, ale jeżeli wam się w to nie chce bawić i sprawdzanie z opcji, których potrzebujecie, których nie, to wam najwięcej da FPS, żeby włączycie sobie aplikację w tle, bo to wam najbardziej zżera komputer. No więc włączcie tutaj to sobie, a resztę opcji to jak po prostu już chcecie. No i oczywiście jak już to zrobicie, to będziecie mogli sobie z tego już na spokojnie wyjść. Teraz wpisujemy ten komputer, wchodzimy w właściwości, zaawansowane ustawienia systemu. Teraz sobie przechodzimy w wydajność, ustawienia i tutaj zmieniamy sobie tu na niestandardowe i ustawicie tutaj sobie to, jak widzicie teraz na ekranie. Jak już to zrobicie, to dajcie sobie zastosuj, ok i wychodzimy z tego. Teraz sobie wchodzimy w Epic Games Launcher. Wchodzimy sobie później tutaj w ustawienia, zjeżdżamy na sam dół, rozwijamy tutaj zakładkę z Fortnite, zaznaczamy tutaj dodatkowe argumenty wiersza polecenia i jak widzicie, tutaj są wklejone komendy, oczywiście macie w opisie filmu, tylko do jednej komendy będziecie mieli sobie sprawdzić, ile macie procesorów logicznych, więc po prostu wchodzicie sobie w menadżer zadań, później wchodzicie sobie w wydajność, klikacie na CPU i tutaj pokazują wam się procesory logiczne, w moim przypadku to jest 12, dlatego tutaj napisałem 12, ale w waszym przypadku to może być 6, 4, 2, więc to też ogarnijcie, no i jak już to zrobicie, to możecie z tego sobie wyjść. Teraz będę chciał wam pokazać sposoby tylko i wyłącznie dla kart graficznych Nvidia, więc jeżeli jesteś użytkownikiem innej karty graficznej, to przewin do minuty widocznej na ekranie. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na pulpicie, panel sterowania Nvidia. Wchodzimy sobie w wyreguluj ustawienia obrazu korzystając z podglądu. Dajemy tutaj sobie na stosuj preferencje użytkownika, podkreślając całość, tutaj ten znacznik dajemy na wydajność, dajemy zastosuj i już możemy sobie z tego wyjść. Teraz wchodzimy do aplikacji GeForce Experience. Jest to aplikacja, która odpowiada za to, aby aktualizować nasze sterowniki do karty graficznej Nvidia, więc myślę, że warto sobie pobrać. Dzięki temu nasza karta będzie wydajniejsza i będzie bardziej zoptymalizowana pod najnowsze tytuły. No i oczywiście link do aplikacji macie w opisie filmu, aby ją pobrać. No i później wchodzimy tutaj po prostu w sterowniki, klikamy sprawdź dostępność aktualizacji. Jeżeli macie najnowsze sterowniki, takie coś wam wyskoczy, a jeżeli nie, to po prostu tutaj będziecie powinni zainstalować, więc myślę, że spoczko sprawa. No jak już to zrobicie, to po prostu wychodzimy z aplikacji. Ok, więc znajdujemy się w ustawieniach Fortnite'a i zaczynając, tryb okna dajemy sobie na pełny ekran, rozdzielczość to najlepiej Full HD 16:9, ale jeżeli macie te gorsze komputery, to odsyłam was do filmu, który zrobiłem już kiedyś, gdzie pokazywałem, jak ustawić gorszą rozdzielczość niestandardową, aby mieć po prostu tych więcej FPS-ów, więc macie link w opisie filmu. Limit liczby klatek na sekundę tutaj wam polecam ustawić w zależności od macie herców w monitorze. W moim przypadku mam 144 Hz w monitorze, więc ustawiam sobie 144 FPS maksymalnie mi się wyświetlały. Co do grafiki, to jasność, kontrast, interfejsu, to akurat już wasza sprawa, bo to w ogóle nie wpływa na FPS-y. Rozdzielczość 3D dajemy sobie na 100%. Odległość widzenia, to w zależności, jeśli macie te słabe komputery, no to potestujcie sobie pomiędzy bliską a średnią. A jeżeli macie dobre komputery, to polecam wam najbardziej epicką bądź daleką. Co do jakości cieni, to jeżeli po prostu chcecie mieć dużo FPS-ów, to tego nie włączajcie, tak samo jakiegoś antyleasingu. Jakość tekstur to sobie ustawiam na epicką. Przynajmniej w moim przypadku pomiędzy epicką a niską nie ma w ogóle różnic pod względem FPS-ów, a za to gierka jest po prostu ładniejsza. Jakość efektów dajemy na najniższą, jakość przetwarzania końcowego też na najniższą. Synchronizacja planowa dajemy sobie na wyłączony, rozmycie podczas ruchu też wyłączamy. Wyświetlenie liczby klatek na sekundę to fajnie, jeśli to włączamy, wiedzieć czy po prostu jakieś spadki FPS-ów, czy to ping, wiadomo o co chodzi, warto to mieć po prostu włączone. Wersja DirectX, no to tutaj polecam wam to sobie przetestować pomiędzy DirectX do 11-12, bo w zależności jaką macie kartę graficzną, to u niektórych lepiej to działa, później ten Fortnite na Direct 11, a u mnie na Direct 12. Włącz renderowanie wielowątkowe, tutaj to sobie włączamy oczywiście.
No i używaj do bugowania, bo będzie karty graficzne, to sobie wyłączamy, to nam tylko i wyłącznie tworzy spadki FPS-ów. Teraz sobie przejdziemy do zakładki gra i zjeżdżamy na sam dół i wchodzimy do sekcji powtórki i tutaj to po prostu wszystko wyłączamy, jest to tam niepotrzebne. Później tylko przesuwamy sobie w górę, NVIDIA Highlights też sobie wyłączamy oraz oświetlenie dodatkowe też wyłączamy. Jak już to wszystko zrobiliśmy, to dajmy sobie zastosuj i oczywiście już możemy stąd wyjść. I to tyle, co chciałam pokazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i co najważniejsze przydał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie jeszcze o strzeleniu subika oraz dania łapeczki w górę, by było mi z tego powodu bardzo miło. I widzimy się już w następnych odcinkach na kanale, więc trzymajcie się, do następnego razu, cześć!